Zadanie. Na pokonanie tej samej drogi pierwszy samochód potrzebował 8 godzin, a drugi 6 godzin. Oblicz ich prędkości, jeśli w ciągu 10 godzin drugi pokona o 200 km więcej niż pierwszy samochód. Tak naprawdę pytanie już nas informuje, co będzie naszą niewiadomą. To będą prędkości. V1 jest to prędkość pierwszego samochodu, a V2 prędkość drugiego samochodu. Przeanalizujmy na moment treść naszego zadania. Na pokonanie tej samej drogi pierwszy samochód potrzebował 8 godzin, a drugi 6 godzin. Widzimy, że dwa samochody pokonały tę samą drogę, ale w różnym czasie. Ten samochód pokonał tę drogę w ciągu 6 godzin, a ten w ciągu 8. Czyli to ten drugi samochód jest szybszy, ponieważ szybciej pokonał swoją odległość. W naszym zadaniu wykorzystamy wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym. S równa się V razy T. Często w zadaniach związanych z prędkościami wykorzystuje się jedną z tych trzech równości. Albo równość drogi, albo równość czasu, albo równość prędkości. W naszym przypadku, tak jak czytamy w pierwszym zdaniu, będziemy wykorzystywać równość drogi. Dlaczego? Na pokonanie tej samej drogi, widzisz, pierwszy samochód potrzebował 8 godzin, a drugi 6 godzin. Więc równość jest między drogą pierwszego i drugiego samochodu. A tę drogę rozpisujemy oczywiście z tego wzoru. Zauważ, pierwszy samochód poruszał się z prędkością V1 i potrzebował 8 godzin na pokonanie tejże drogi. Czyli V1 razy 8 jest to droga pierwszego samochodu. A tutaj V2 razy 6 jest to iloczyn, z którego liczymy drogę drugiego samochodu. Cały czas pamiętajmy, że ten drugi samochód jest szybszy. To równanie jest dość proste. Przejdźmy teraz do drugiego, które jest odrobinę trudniejsze. W drugim zdaniu nie ma równości drogi. Drugi samochód pokonał o 200 km więcej, ale my mimo wszystko musimy tę równość drogi stworzyć. Zauważ, mnożymy znowu prędkość pierwszą razy czas pierwszego samochodu. Obydwa samochody jechały przecież przez 10 godzin. Czyli zauważ, mnożąc V1 razy 10 godzin, obliczam drogę, jaką pokonał pierwszy samochód. Pierwszy, czyli ten wolny. Z drugiej strony mnożę drogę drugą razy czas ten sam, czyli 10 godzin i obliczam drogę, jaką pokonał ten drugi samochód. Ale przecież wiemy, że ten samochód drugi jest szybszy. I to ten samochód pokonał większą drogę w tym samym czasie, w ciągu 10 godzin. O ile pokonał większą drogę? O 200 km. Czyli zauważ, ta równość jest jeszcze fałszywa, ponieważ tu jest mniejsza droga, a tu jest większa droga. To co trzeba zrobić, aby było równo? Albo od większej wartości odejmujesz 200 i równanie jest prawdziwe, albo do mniejszej wartości dodajesz 200. Ok, układ jest już ułożony, więc teraz trzeba go tylko rozwiązać. W pierwszym równaniu mamy 8V1. Tutaj mamy 6V2, ale to wyrażenie przeniesiemy na lewą stronę. Zmienimy stronę, zmienimy znak. Z prawej strony nie otrzymamy nic. No nic, czyli 0. 10V1 przepisujemy. 10V2 zmienia stronę, zmienia znak. Czyli otrzymamy minus 10V2. Równa się minus 200. Teraz warto takie równania uprościć, aby liczby były mniejsze. Pierwsze równanie możemy podzielić na 2, ponieważ współczynniki tutaj są parzyste. Drugie równanie możemy podzielić przez 10, ponieważ mamy tutaj wszędzie 0 przy liczbach. W pierwszym równaniu otrzymamy 4V1 minus 3V2 równa się 0. W drugim równaniu należy poskreślać 0, otrzymamy V1 minus V2 równa się minus 20. Teraz rozwiążę ten już uproszczony układ metodą przeciwnych współczynników. Wyredukuję może literki V2, więc tutaj zechcę utworzyć trójkę.
Więc drugie równanie pomnożę przez minus 3. Pierwsze równanie przepisuję bez zmiany, a drugie równanie mnożę przez minus 3. Otrzymam minus 3V1, tutaj minus i minus da nam plus. Otrzymam plus 3V2 i równa się 60. Minusy tutaj również zostały wyredukowane. Teraz jest dobry moment na podkreślenie układu i wyredukowania tych jednomianów, które mają przeciwne współczynniki. Widzimy, te elementy się redukują. 4V1 minus 3V1 otrzymamy po redukcji po prostu V1 równa się 60. Już wiemy, że ten pierwszy samochód jechał z prędkością 60 km na godzinę. Teraz V1 równa się 60 należy wstawić do najprostszego równania. Wydaje mi się, że dosyć prostym równaniem jest pierwsze równanie, czyli V1 razy 8 równa się V2 razy 6. Więc tutaj w miejsce V1 wstawiamy 60. Widzisz, 60 razy 8 równa się V2 razy 6. Chcemy obliczyć V2, przeszkadza nam szóstka, więc równanie możemy od razu podzielić na 6. Otrzymujemy 80 równa się V2. Myślę, że rozumiesz. 60 na 6 to jest 10 i 10 razy 8 to 80. I widzimy już teraz, że drugi samochód rzeczywiście był szybszy, ma prędkość 80 km na godzinę, pierwszy jest wolniejszy, 60 km na godzinę. Czytamy jeszcze raz pytanie, oblicz ich prędkości. Prędkości zostały obliczone, dajemy odpowiedź,